Cześć, siemanko. Dzisiaj pokażę Ci w tym krótkim filmie, jak usunąć część zdjęcia. Coś nam przeszkadza w zdjęciu i jak to usunąć. Ok, przechodzimy do ekranu mojego monitora i jesteśmy w Lightroomie. No i widzimy tutaj taki krajobraz po prostu z roweru, ale nam przeszkadza tutaj ten słup, który widzimy i chcemy go usunąć. A więc przechodzimy do zakładki Hill, klikamy na klawiaturze klawisz Q i wtedy mamy zakładkę Hill i możemy sobie po prostu... zamalować ten słup, potem drugi. Gdy nam się tu jeszcze raz pojawia, to jeszcze raz przejeżdżamy. Tylko pamiętaj, żeby nie zmienić, po prostu zacząć nowy po prostu pędzel od innego miejsca, tak aby nie przesuwać sobie już innych zaznaczeń. No i widzisz, słupa nie ma. Teraz tylko potrzebujemy te linie z prądem usunąć, więc też sobie robimy nowy pędzel. Robimy sobie tym właśnie narzędziem Hill. I to samo tutaj. Dojeżdżamy do tego i automatycznie on nam gdzieś tam usunął, ale nie do końca, więc poprawiamy. I jeszcze raz poprawiamy. Dobra. I tu nam zmienił takie dziwne rzeczy i wtedy metodą prób i błędów możemy sobie dojść. O, i mamy coś takiego. Ok, i już mamy poprawione, czyli nie widać już tego słupa, tych linii tutaj. Więc jeśli masz jakieś właśnie śmieci na zdjęciu, bądź też rzeczy, które nie chcesz pokazywać, tu widzisz, jest kawałek jakiegoś domu, więc to też sobie usuniemy. No i siup, i nie ma go. Więc bardzo przydatne narzędzie do usuwania pewnych rzeczy ze zdjęcia. Dzięki serdeczne, mam nadzieję, że pomocny ten krótki film był dla Ciebie. Trzymaj się, pozdrawiam i zobacz inne filmy, które właśnie są z obróbki zdjęć. Pozdrawiam, trzymaj się, hej, pa.